Czy on cię kocha? Czy ta osoba, o której myślisz, za którą tęsknisz, jeszcze ma do ciebie uczucia? Czy ciebie kocha? Czy być może było to coś innego? Zobaczmy dzisiaj w kartach Tarota i Lenormanda w krótkiej wróżbie, co pokażą nam karty. Witam kochani na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że Państwo tutaj zaglądają i że mój kanał się rozwija. Dziękuję za to, że jesteście wierni mojemu kanałowi, przychodzicie często lub codziennie, czatujecie, jesteście obecni, wymieniacie się różnymi swoimi doświadczeniami, również wspieracie się w różnych ciężkich, emocjonalnych stanach. To ważne, ponieważ właśnie dlatego założyłam ten kanał. I na pewno się Państwo zdziwią, ale również ja przeszłam ciężkie, emocjonalne stany i właśnie to zainspirowało mnie założyć ten kanał. Dlatego cieszę się, że wszyscy, którzy mają ciężkie chwile w związkach, czekają na kontakt, czekają na jakiś znak lub zawiedli się na partnerze, partnerce, są to kobiety, jak i również mężczyźni, zaglądają tutaj, szukają wsparcia duchowego, uczuciowego, emocjonalnego. To jest właśnie cel tego kanału. Zapraszam do komentowania i lajkowania. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Mój e-mail jest zawsze pod filmikiem i w komentarzach. Także proszę, na wróżby indywidualne oczywiście zajmiemy się Waszym indywidualnym, osobistym problemem. Teraz proponuję Państwu dzisiaj dwie grupy. Pierwsza grupa to aniołek biały. To jest kamień opal. Druga grupa to aniołek fioletowy, ametystowy, czyli fioletowy ametyst. Wybierzcie, kochani, grupę tą, która Was najbardziej przyciąga i zaczynamy. Czy on ciebie kocha? Pierwsza grupa, aniołek biały. Przede wszystkim chciałby zacząć jeszcze raz z Tobą jakąś nową szansę, ponieważ karta As Buław. As Buław to przede wszystkim pożądanie, namiętność, przede wszystkim energia seksualna i wspaniała chemia. Za tym właśnie on tęskni. Również chce właściwie ukierunkować swoje działania w stosunku do Was. Chciałby jeszcze raz coś zacząć. As mówi zawsze o początkach. Czyli nawet jeśli jest między Wami jakaś przerwa, to tutaj chciałby on zacząć coś jeszcze raz, ponieważ ma do Was ciągle jeszcze wielkie pożądanie, namiętność. Chce być aktywny nadal. Tutaj karta Asa Buław i zaraz za nią Paź Buław. Paź Buław, jak widzimy, też osoba młodsza od Was lub być może rówieśnik, lecz być może jeszcze niedoświadczony, niedojrzały. Bardzo młoda osoba, być może jeśli nie jest młodszy od Was, to jest bardzo dziecinny, dziecięcy w zachowaniu, infantylny. Ale ta osoba jest bardzo temperamentna, bardzo charyzmatyczna i bardzo
zafascynowana wami. Ma duży temperament. Być może jest to ktoś spod znaku lwa. Spod znaku barana albo strzelca. Jeśli macie do czynienia z taką osobą kochaną, to właśnie tutaj, jeśli wybraliście tą grupę, to mówi ta karta właśnie o tym, że ta osoba chce koniecznie właśnie mieć z wami kontakt, ponieważ jest ogromne przede wszystkim pożądanie, namiętność, chemia. Tutaj ta magnetyczność, przyciąganie, namiętna energia, seksualność, duża seksualność przewyższa wręcz uczucia miłosne. Przede wszystkim jest tutaj wspaniała seksualność, którą rozpoznaję w tej grupie. I są wspomnienia, marzenia, tęsknoty, czyli tęskni za wami, marzy. Jesteście jego celem, wspomina piękne chwile z wami, chce, by jeszcze raz te chwile piękne wróciły, by jeszcze raz wróciły te piękne, romantyczne, tutaj seksualne, być może wspaniałe momenty romantyczne. Tutaj jakby chciał, by wróciła ta miłość, by wróciły te piękne chwile między wami. Czyli pragnie przede wszystkim pięknych, romantycznych momentów, no, pięknej seksualności. Pożąda was i właśnie to najbardziej jest tutaj widoczne w tej pierwszej grupie. Pożądanie. Karty Lenormanda mówią również, że będą jeszcze jakieś piękne, miłe, sympatyczne chwile między wami. Coś bardzo miłego. Jakaś niespodzianka z jego strony. Być może podarunek, zaproszenie. Być może nagłe odwiedziny lub zaproszenie na jakąś okoliczność. I tutaj być może z tego wydarzenia bardzo pięknego, sympatycznego rozwinie się znowu ta wspaniała chemia, ta namiętność między wami, która jest wręcz tutaj w pierwszej grupie bardzo ognista, bardzo prezentna. Także tutaj podsumowując, powiedziałabym, że w pierwszej grupie wspomnienia, owszem, marzenia, ale nade wszystko wielkie pożądanie seksualne. Dwie karty buław. I tutaj jakieś miłe, piękne chwile, które nadejdą. Tego wam życzę, kochani. Dziękuję grupie pierwszej i zobaczmy, co pokażą karty w grupie drugiej. Zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała aniołka amatystowego. Zobaczmy, czy on ciebie kocha. Przede wszystkim to, co jest tutaj widoczne, to on cierpi. On cierpi z miłości. Zraniłeś jego serce. On wspomina, tęskni, jakby też dziesiątka buław. Dziesiątka buław, kochani, mówi o końcu. Jakimś końcu, tak jakby coś między wami się skończyło, przerwało, urwało i jest cierpienie. Jakby każdy z was być może zaczął nowe życie, nowe plany, odszedł. I tutaj jest karta, która rozdziera wręcz twojej ukochanej osobie serce. Cierpi, woła o pomoc, wręcz ból serca jest nie do zniesienia. Więc przede wszystkim widoczny jest jej ból z miłości. Lecz tutaj jeszcze coś się wydarzy, jakby
nie był to zupełny koniec, ponieważ coś tutaj nagle, niespodziewanie, bardzo szybko, wręcz błyskawicznie, niespodziewanie się wydarzy. Ósemka buław mówi o tym, że będzie jeszcze jakaś akcja, czy jakaś podróż, gdzie się spotkacie, zobaczycie, być może porozmawiacie, wyjaśnicie sobie tutaj te blokady, które bardzo widoczne są też między wami. Być może wyjaśnijcie sobie ten ból serca po rozstaniu, to cierpienie. Tutaj ta karta akcji mówi również o szybkich jakichś informacjach, komunikacji, wymianie między sobą właśnie, być może pisemnej, czy telefonicznej, czy przez internet. Ósemka buław to karta wielkiej aktywności i szybkiego tempa. Także szybkie zmiany w waszej sytuacji teraźniejszej nadejdą. Niespodziewanie. I tutaj ukazuje się jakaś stabilność w waszej miłości. Ze strony waszej osoby ukochanej jest chęć stabilności. Chęć tutaj być może unormowania waszych spraw poprzez komunikację, ponieważ jest wielkie cierpienie z miłości. Miłość została tutaj okaleczona, przerwana, zerwana, zablokowana. Jest ból. Także tutaj coś będziecie wyjaśniać. I nadejdzie jeszcze między wami coś stabilnego. Być może uda wam się zbudować jeszcze coś stabilnego, ponieważ wasza osoba ukochana marzy o czymś stabilnym z wami. Dom, oczywiście jest to też numer 4 w Lenormandzie. Zarówno liczba 4, jak i karta domu oznacza pragnienie stabilności, rodzinnej pięknej atmosfery, miłości, związku, który opiera się na fundamentach mocnych, bezpieczeństwa. Także życzę wam tego, by coś między wami się wyjaśniło, ponieważ miłość jest bardzo tutaj okaleczona. Kochani, dziękuję serdecznie za odwiedziny dzisiaj i życzę wam oczywiście w sprawach sercowych wyjaśnienia wszystkich problemów. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, kochani. Już wkrótce.